Martin, przy okazji przygotowań zespołów do gry zawsze najrzadziej mówi się o samym treningu bramkarzy, o przygotowaniach bramkarzy. Jakbyś mógł nam zdradzić, nad czym pracują bramkarze tutaj w Turcji? No i bramkarze koniecznie jest fajne boiska, także możemy popracować nad kopacją techniką, żebyśmy znali dokładnie dawać pasy, czy poziomy, czy długie. Tak najwięcej tym się zajmujemy, no a tak jak wszystkie piłkarze, najwięcej czasu trawimy na boiskach. Łatwiej jest też chyba o bramkarskie parady na boiskach, które nie są zmrożone. Ojej, tak o tym to jest bez pochy, bo to jest fajne miękko, także wżdy lepiej się ruca na fajne meku murału jak na zmarznute. Martin, tutaj krążą jakieś plotki wśród pracowników hotelu, że jeden z zawodników Zagłębia Lubin, zanim wstanie słońce, pojawia się na plaży. Kto to jest i co tam takiego się dzieje? Tak, to jestem ja. No, rano koło 7 stałem wcześniej jeszcze przed śniadaniem. No a chodzimy jeszcze biegać po piachu, bo to jeszcze wzmocnił nogi a i dużo cieszy się biega po piachu jak po normalnym. A to jest moja taka tradycja już. 5 lat chodzimy do Turcji, czy z Zagłębiem, czy z drugimi zespołami, a każdy rok sam chodzę biegać, także biegam i teraz. Martin, czy ty postawiłeś sobie jakiś taki cel przed tymi przygotowaniami? Chciałeś się nad czymś poprawić i czy faktycznie coś takiego realizujesz sobie? No na pewno, ja każdy rok sobie dałem swoje cele, a teraz był mój najważniejszy cel popracować nad piłkami na przedpolu, nad ośrodkowaniem. No i żeby była lepsza komunikacja między obrońcami a mną. Brakuje ci już takich spotkań, ligowych spotkań o stawkę z dodatkowymi emocjami. Wiadomo, gracie sparingi, ale one, jeśli chodzi o atmosferę, meczów ligowych nie zastąpią. No tak, sparing jest sparing. Do każdego meczu trzeba iść na 100%, no ale mecz ligowy to jest o czym, to się gra na punkty, gra się tam o wszystko, także na pewno już mi to brakuje. Powiedz jeszcze, jak atmosfera w drużynie? Jesteście już ze sobą tutaj ponad tydzień, ale czy wszystko w porządku, czy wszyscy tak jak na samym początku przygotowań dogadujecie się bez problemu? No tak, tu jest to dobre, że tu mi drużyna jesteśmy wszystkie razem, a tu się mi to tak podoba i atmosfera, wszystko, także czym dłużej jesteśmy razem, tym więcej się spoznawamy, spotykamy, no a jest tu fakt wszystko na dobrej poziomie.